Szanowni, dobry wieczór. Chciałem pokrótce przypomnieć, omówić pracę domową. Po cyklu chyba trzech lekcji, na których zajmowaliśmy się pomiarami gęstości, a następnie opracowywaliśmy wyniki tych pomiarów, no przyszła pora na opis tego, co robiliśmy w formie notatki w zeszycie. Praca domowa. Polega na napisaniu tej notatki no i przysłaniu mi zdjęcia po prostu przez klasę. Jak powinna wyglądać taka notatka? No, po pierwsze powinna mieć tytuł. Tytuł powinien oddawać to, coś zrobiliśmy, czym się zajmowaliśmy, więc to może być tytuł pomiar gęstości albo pomiar gęstości metalu, albo pomiar gęstości. Nakrętki albo pomiar gęstości materiału, z którego wykonane są nakrętki, albo pomiar gęstości stali. To jest rzecz całkowicie dowolna. Zresztą forma tej notatki, to co napiszecie, też jest, leży całkowicie w Waszej gestii. Ja chcę po prostu obejrzeć te notatki, żeby zobaczyć, czego się nauczyliśmy razem. Natomiast nie mam w głowie jakiejś jedynej yy, prawdziwej wersji tego, co należałoby tam napisać. To wszystko leży, jest jakby przedmiotem Waszej inwencji, yy, Waszej pamięci, Waszej umiejętności pracowania z materiałami, dlatego że do tej pracy domowej oczywiście dołączymy yy, dołączę yy, filmy streszczenia yy, wszystkich tych lekcji. No dobrze, więc kiedy mamy już tytuł, to kolejnym elementem jest wstęp. We wstępie trzeba wyjaśnić o co chodzi, napisać co to jest gęstość i dlaczego gęstość jest takim ważnym, ważną wielkością. No dlatego między innymi, że charakteryzuje dany materiał. Tak? Gęstość stali jest wielkością, która ją charakteryzuje. Tutaj można znowu zajrzeć do notatek, zajrzeć do podręcznika, jak sobie, jak wolisz. Przygotowanie doświadczenia. No więc trzeba opisać, na czym polegało to doświadczenie, czego żeśmy użyli. Jest specjalny film na ten temat. Ja przypominam, użyliśmy cylindra pomiarowego o pojemności 10 ml. Pipety samych nakrętek. Kilka było. Każdy, chyba, miał po sześć tych nakrętek, co najmniej i sześć pomiarów, wagi do obliczania masy tych nakrętek, czy wyznaczania masy tych nakrętek, no i nitki, która pomagała nam wprowadzać te nakrętki do wody bez rozchlapywania tej wody po, całej, po całym cylindrze. Na czym polegał sam pomiar, to trzeba to opisać. Nie było wariantów. W zasadzie zgodziliśmy się od razu na jeden wariant. Nikt nie próbował wrzucać tych śrubek czy tych nakrętek bez nitki, po prostu to byłoby interesujące porównać dokładność. Ale nie zrobiliśmy tego też w porządku. Teraz wynik. No, wynikami waszych doświadczeń są pomiary masy i, masy i objętości kolejnych tam zestawów. Nakrętek 1, 2, trzech, 4, 5 i sześciu nakrętek, no i gęstość, która stanowi ich iloraz. Dobrze jest to umieścić w tabeli na wzór tych kart pracy, które wypełnialiśmy, wykonać obliczenia, czyli wyznaczyć gęstość, zaokrąglić to do jednego miejsca po przecinku, no i oczywiście pamiętać o jednostkach. Tak, żeby to, masa jest w gramach, objętość w centymetrach sześciennych. Gęstość w gramach na centymetr sześcienny, żeby nikomu nie wyszła gęstość w centymetrach sześciennych. No, następnie trzeba wyniki opracować. Przez, przez ostatnie dwie, dwa nasze spotkania zajmowaliśmy się opracowaniem serii pomiarów, to znaczy y, obliczeniem wartości średniej oraz błędu. Y, to, czy będziecie odrzucać wymiar, pomiary odstające, czy nie, to całkowicie zależy od Was. Tak jak opowiadaliśmy sobie na lekcji, można pomiary odstające zostawić, ale wtedy błąd będzie większy, bo trzeba tak dobrać szerokość tej szufladki, żeby ona obejmowała też te odstające pomiary. No i na końcu dyskusja. Dyskusja, która powinna zawierać krytyczną, waszą krytyczną analizę swoich własnych wyników. Można odwołać się do filmu, który. Traktuje o podsumowaniu pomiarów całego naszego zespołu. Można odwołać się do informacji w internecie, na przykład, ile wynosi gęstość stali nerzewnej. No, pewnie te, pewnie te nakrętki zostały wykonane z takiej, z takiej właśnie stali. Jest ciekawe pytanie, czy w granicach błędu wasze pomiary potwierdzają hipotezę, że właśnie z takiej nierdzewnej stali te nakrętki zostały wykonane. Jeżeli coś sprawiało ci trudność, coś chciałbyś, czy chciałabyś zmienić, poprawić na przyszłość, rozwiązać to zagadnienie inaczej, to też dyskusja jest miejscem, w którym trzeba o tym napisać. No i to wszystko trzeba wpisać ładnie w zeszycie, Zrobić zdjęcie i przysłać to zdjęcie do mnie przez klasę. Dziękuję bardzo.